Cześć! 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 Tu kulturki! Kulturki! Czyli Ola, Maja i mama. Zapraszamy do kolejnego odcinka Kulturek Kulturek. Zapraszamy Was do kolejnego odcinka Kulturek Kulturek. Kulturki! O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? No, o to, co się pytasz, to ja Ci odpowiem, że warto by było zamknąć drzwi, ale książka jest Detektyw Bzik. Bzik? Kogut. A autor książki? Anna Paszkiewicz się nazywa autorka tej książki. Ciekawe. No dobra, no to jest Detektyw Bzik, i który jest kogutem. Zakładam, że jest głównym bohaterem. Tak. Kto to jest Bzik? Kogut. Kogut. Maja, powiesz nam, co to jest kogut Bzik? Nie. Mamusiu, to tak śmieszne, tak jakbyś się zapytała. Maja, powiesz nam, co to jest kogut. No to faktycznie dosyć śmieszne. To było zabawne. Jak jeszcze co to jest kogut? Bzik, to już nie takie zabawne. No, kogut to jest taki jakby rodzaj kury. Tylko, że... I nie pytaj się, proszę, co to jest kura. No, kogut to jest taki jakby rodzaj męski, czy... ptaka, co znosi jajka. Każdy ptak znosi jajka. Dobrze. No dobrze. Pewien rodzaj ptaka, co robi jajka, które da się jeść na jajecznicy. Ale to jest pewien męski rodzaj, bo on nie znosi jajka. I ma jeszcze takie coś, taki grzebień na głowie. No i to taki detektyw Bzik. I taki kogut. No dobra. No ale co to za kogut? No normalny kogut. Miły skórnika. Mi się wydaje, że ten Bzik to nie był normalny kogut. Tak, był mamusiu zwariowany. Bo chciał zrobić agencję detektyw... Miał swoje biuro detektywistyczne. I... Ale co on wcześniej robił, ten kogut? Pilnował u siebie w stadzie. Nie? Tak. Nie, on był znany. No to my mamusiu, ale dobra, no to ten kogut to jest tylko tak wymyślone, ale ten... On jeździł gdzieś po wystawach jakichś. A tak, po wystawach. No, więc co? No nic skąd nie robi? Ty, mamusiu, wiesz? Ty. Ja wszystko wiem. No bo ty słuchałaś tej książki? Ja nie, mama czytała recenzję. Serio? Ja czasem muszę wiedzieć, czego wysłuchacie. I muszę sprawdzić, o czym jest ta książka. I powiedzieć, czym. Jakby to jest dobra książka dla was, czy nie? No dobra, był kogut, Bzik. I on był znanym kogutem wystawianym na wystawach. A potem stał się detektywem. Jakieś medale zdobywał? Nie pamiętam, nic o tym nie mówili. Aha. No i co? I postanowił zostać detektywem. Potem szukał sekretarki. No bo i bez tam, sekretarki detektyw tak, to nie bardzo, i tam nie? Potem miał taką pierwszą zagadkę zaginionego jajka. A ta, i potem jedna kura się zgłosiła, która nazywała się Eulalia i ona została jego sekretarką. I pisała jak kura pazurem. Tak, ale ładnie malowała. Czyli wszystkie dodatki robiła mu rysunkowa. Jak kura pazurem, a robiła to kura, jak kura i to tego pazurem. Jakbyście się zastanawiali, to niektóre odcinki są takie, że Maja nie ma, ale Maja jest, jakbyście się chcieli wiedzieć. Tak, Maja jest, ale jakoś tak się nie odzywa za bardzo do nas. No dobra, jest kogut i kura, Eulalia, która jest jego sekretarką. I on jest detektywem na podwórku, tak? Swoim kurzem. No, to chodzi po całej wsi. A są tam jakieś inne zwierzęta jeszcze? No, są psy, są ptaki jakieś inne. A oni z nimi rozmawiają, czy nie? No właśnie, on czasem rozwiązuje właśnie, tam było takie, że na przykład rozwiązał jedną zagadkę, gdzie pies miał, gdzie była wrona i sroka były w jednym, no, było, że też koty przyjechały, cyrkowcy, no, no tak. Takie. Były koty cyrkowcy i one były takie, że ukradły naszyjnik i jajko. Nie, to był moja kurczaczek. No. I potem te... I Bzik, tak jak one nie patrzyły i oni pokazali mu taką skrzynię magiczną, to on otworzył tak przyklapę i wypuścił go do
Eulalii. Bo Eulalia zgubiła Tom, a właśnie Eulalia niczego nigdy nie zgubiła. I koleżanki zgubiły to. Nie, one nic nie zgubiły, tylko jedna koleżanka dała im, bo oni powiedzieli, że tylko do sztuczki, a tak naprawdę wzięli normalnie. Co robią koty w cyrku? Nic. Nie wiem. Nic nie robią. Nie wiem, ale oni dla zwierząt robili specjalnie wieczorami własne występy tylko. A, takie osobne. Tak. Czyli co, cyrk się zamykał, a wtedy zwierzaki wychodziły i robiły dla innych zwierzaków pokazy? Tak. Bardzo. Ale te koty to byli strasznie oszuści. Oszuści? No, strasznie. I złodzieje. No. No, a jeszcze jakieś inne historie były ciekawe? To było dużo. A jak ten kogut rozwiązywał jakąś zagadkę, to co się działo? No, powoli, zaczynam tam zbierać ślady. Aha, że tak w czasie rozwiązywania, no. Jaką miał metodę, tak? No tak, że najpierw sprawdzał, czy coś tam było, potem myślał, a potem jeżeli miał jakieś tenor, to musiał zobaczyć podejrzanych. Przesłuchiwał? Tak. Nie. Odciski łap zbierał? Nie. A czasem tak. Nie zbierał. Tak. Nie. Zbierał. Nie. Zbierał. Nie. Słuchacze dowiedzą się prawdy, kiedy sam... Właśnie, Maja, zobaczymy, że nie zbierał. No dobrze, a co jeszcze robi? Jakie były metody detektywistyczne? Sprawdzał odciski palców. No dobrze, właśnie to już wiemy. Rozmawiał, przesłuchiwał, tak? Podejrzał jakichś tam świadków i podejrzanych. No. I w niektórych miejscach, na przykład zasadzki jakieś robił na tych podejrzanych, żeby takie zobaczyć. Pułapki, tak? Żeby zobaczyć, czy oni to robią znowu. Że znowu na przykład ukradną. Takie pułapki. Tak. I były co, same takie sprawy kradzieży, czy jakieś inne sprawy też były? Raczej były kradzieży, tam było też, na przykład była jedna sprawa, to nie była zagadka taka zlecona, tylko to była na przykład sprawa, że straszyło gdzieś. O, jak w tym, w Lichu, to nie jak to się nazywało, ta książka, Tajemnica domu w Bieliny. Jeszcze on miał, że się stodoła spaliła i on chciał zobaczyć, kto podpalił tą stodołę. No, czy był jakiś podpalacz? Tak, i się dowiedział, kto tam podpalił tą stodołę. Kto? No nie możemy powiedzieć, kto. Maja, no. Ale detektyw Bzik na pewno się wykazał. No. Miał detektyw Bzik jakichś znajomków, kolegów? Jeszcze był taki coś tam, Maja pewnie będzie pamiętać, jak już tak się chce wykazać. A jakie zwierzę to było? To był kogut drugi. A, drugi kogut. Z innego tego gospodarstwa, ale się znali. Z tym kogutem. Co takie koguty robią na co dzień? Przychodzą, jajek nie znoszą, nie? No nie, oni muszą pilnować kur, żeby żony nie uciekły. I co jeszcze robią koguty rano? Pieją. No, pieją. No się nie tylko rano, tylko o każdej porze dnia. No, ale rano zawsze pieją. Pamiętam, jak się budziłam rano jako dziecko. Zawsze mnie budziły koguty. Zawsze. Tak głośno. Robiły. Jak ja zrobił takie... Nie. Ma jakie... Kukuryku! No, coś w ten deseń. I to tak po prostu bardzo długo i zawsze mnie budziło. Kukuryku! Wszyscy mieli kury dookoła. No nie? Tak, no coś w tym stylu. Ale ci, co mieszkali z kurami, myli okropnie. Okay. Mieszkasz koło te... Masz taki dom i koło takie... Ale tu w mieście, ale są ludzie, którzy mają kury. Ale bardzo rzadko. Słychać, jak tam... Ale bardzo rzadko. I tam kury na ulicy uciekają czasem. Bywa i tak. Niektórzy mają kury w środku miasta. Okej. Tak. Nie było pytania. Tak. I nie było... A były jakieś inne takie ptaki tam? Jakieś kaczki, gęsi? Gęsi były tam, gęsi. Czasem występowały, ale jakoś nie mówiły. Nie rozmawiały? Nie.
To była taka dość krótka książka bardzo. No, taka mała książeczka. Komu byście ją poleciły? Tak, jakbym powiedziała, że to jest taki od... To jest taka będzie od... dla takich młodszych, jak taki ten. Pięciu nie, do... Właśnie, od pięciu no, do jakiegoś, tak nie wiem, powiedziałabym, czy do mojego lat. Wieku, 10, 9, właśnie. No, tak, ta... taka zdecydowanie jest to książka dla młodszych dzieci. Dziewczyny ją już no. dawno słuchały, a teraz sobie odświeżyły. Żeby opowiedzieć w kulturkach naszych. Tak. Większość książek słuchamy po to, żeby opowiedzieć w kulturkach. Jeżeli ktoś tego oczywiście nie wymaja, nie kopnie. Dziękuję. No wiadomo. Większość książek jest. O, mają przychodzą trzy na ludzi. Właśnie dlatego, że idziemy na wakacje. No. Już, a może zmęczona jest po prostu. Maja kiedyś, jak była mała, to cały czas mówiła, że będzie miała farmę. I że będzie hodować wszystkie możliwe zwierzęta. Tak, ja to pamiętam. Najbardziej konie, krowy. Co ona tam jeszcze chciała hodować? Świnie, owce chciała mieć. Kury, króliki. Kaczki. Mówiła, że będzie mieć wszystko. Tak. Tak. I jeszcze będzie... Że Maja by chciała, kiedyś by chciała mieszkać na farmie. Tak, chciała mieć farmę. Jakie możliwe. I chciała być weterynarką i mieć farmę. I mieć wszystkie możliwe zwierzęta na tej farmie. Ale kiedy widziałam sobie, że to niemożliwe. I kangury. I... Nie chciała mieć kangurów. Tak, ale Maja trochę się zniechęciła, jak jej mówiłam, że musiała bardzo wcześnie wstawać. Razem z kurami. Tak się mówi. Razem z kurami, więc bardzo, bardzo wcześnie. I że tam jest bardzo dużo pracy na tej farmie. I że trzeba przerzucać kupy, oczyszczać boksy. Maja to lubi tak sprzątać. Maja, tam... no musimy, ale Maja tak lubi sprzątać. No właśnie. A szczególnie takie kubki, nie? Maja? Jak Maja opowiadała o się sprzątaniu, to powiedziała, że jednak nie chce mieć farmy. Ja też bym. Sprzątanie tak. jest dosyć odstraszające chyba czynnością do posiadania. Bo to jest straszne. Też. Tak. Nie, że jestem nierobem, ale... Jajka lubią, ale sprzątać to już by pewnie nie chciały. Jakie jajka? No jajka, od kur. No lubię. No lubię. To jajkożerca. Jajkożerca. No, ale jest takim jajkożercą. No, czasami lubię sobie zjeść jajko. Szczególnie na miękko. Zjeść jedno, trochę posolić, a czasami przesolić. Tak, na koniec odcinka Ola swoje upodobania kulinarne. Z pomidorkiem. I jeszcze można by dodać chlebka trochę. Zresztą raczej chlebek, a potem dodać trochę pomidorka. No, dobrze Państwa. No. To my możemy się już żegnać, bo ja... Ostatnio zauważyłam, że to słońce, lato, to dziewczynom trochę do głowy uderza. Albo może do te pyłki i ta alergia. Bo coś ostatnio ciężko się z nimi dogadać tak normalnie. Szaleją. A jak uważasz, że normalnie? No. Czyli mam tak mówić, jak w pierwszym odcinku naszym o spierdaniu was, tak? Nie. No dobrze, chyba się już pożegnamy. Wiesz, mamo, ja bym bardzo chciała przesłuchać nasz pierwszy odcinek Spirit Animals. Ja chcę to bardzo przesłuchać. A może nagramy go powtórnie, co? Ja mam taką propozycję. Te odcinki takie, co nagrywały się na samym początku, to chyba wypadałoby nagrać jeszcze raz. Bo jeśli na przykład słuchacie tego odcinka, to powiemy wam w tajemnicy, że te pierwsze odcinki, które nagrywałyśmy, to nagrywałyśmy na tablet. No. Nie miałyśmy mikrofonu nawet. A już nie mówię o tym, że najpierw się bałyśmy. Nie obrabialiśmy w ogóle tych odcinków. Tak. Bo teraz to na przykład wycinamy, jak są jakieś takie totalne klapy i wpadki. I wtedy musieliśmy ciągle od nowa zaczynać. A wtedy musieliśmy zaczynać ciągle od nowa, nawet jak było w ogóle... Nagrałyśmy 10 minut odcinka i trzeba było nagrywać od nowa. A teraz... Nie nagrywamy od nowa. Teraz to możemy wszystko obrobić. Teraz obrabiamy sobie i nagrywamy mikrofonem. My wiemy, że to nie jest jakaś jeszcze mega super jakość.
Natomiast na pewno jest to dużo lepsza jakość niż była ta na początku. A poza tym myśmy się tam wtedy bały trochę. Tak. Nie byłyśmy takie wygadane. No, to zdecydowanie. A Małusiu, to się w ogóle strasznie różni. Jesteśmy teraz takie wygadane, mówimy ciągle. No tak. A wszędzie takie, o jakiej książce się rozmawiamy? I wtedy było tak, że się tak dzieliłyście, że był odcinek Oli, odcinek Mai. Tak, i tylko zadawaliśmy tak pytania. Teraz to walimy wszystkim, co się da. A teraz właściwie to się cały czas kłócą i są foszki i musimy połowę odcinka wycinać. Tak wam powiemy w tajemnicy. Nie, Małusz, tak nie powiemy. Tak się pożalę się trochę. Nie powiemy tego w tajemnicy. Powiemy. Wytniesz to. Powiemy to bardzo... Nie w tajemnicy. Bardzo otwarcie i wszyscy to usłyszą. O nie, Małusiu, wytniesz to, wytniesz! Nie, nie wytnę. No dobra. A Ola. Po co to niby nie stan tam ten komputer do wycinania, jeżeli nie chcesz wycinać? Ola za chwilę ma lekcję angielskiego, zatem musimy chyba... Która jest godzina? Zakończyć ten odcinek. Pa! Piąteczka! Piąteczka, pa, pa!